Kochani, kochane, witam was na moim kanale Co ja patrzę? Ja jestem Kuba, niezmiennie. Lecimy z drugim odcinkiem reality show Kanapowczynie. Będziemy tutaj razem z naszymi pięcioma bojowniczkami o lepsze jutro, o lepsze życie, o lepszą sylwetkę, o lepsze nastawienie do egzystencji po prostu. Walczyć, będziemy razem walczyć, więc ja tylko jeszcze przypomnę o możliwości postawienia mi kawy, zasubskrybowaniu tego kanału, aby być na bieżąco, koniecznie zróbcie to z dzwoneczkiem. Tutaj wam wyskakuje moja reakcja na pierwszy odcinek tegoż reality show. Zachęcam do gorącej, lecz kulturalnej dyskusji w sekcji komentarzy. Matko, kłaczek. Ja już dzisiaj nie przedłużam tego jak zwykle przedługiego wstępu i co? I lecimy z tym koksem. Nie wiem, co ja powiedziałem właśnie, ale dobra. I klasycznie szmata na kolano Udo. Trochę pudru, róż na ryj. Nie pomoże puder róż, kiedy morda stara już. Pięć kobiet z Dolnego Śląska postanowiło zmienić swoje życie. Jednak przed nimi wyjątkowo trudne wyzwanie. Wszystkie pracują w miejscach, w których na każdym kroku narażone są na pokusy. Barsz bomba. Barsz... Mój Boże, jaki tort ładny. O ja, ale fajny, też bym wpierdzielił. No to jest według mnie problem. Wiecie, ciasteczko tu, ciasteczko tam. Bycie kelnerem, spożywka, cokolwiek. Wszystko pod ręką, wszystko pod ręką, wszystko pod buzią. Pod ustami. Czy w pełnych nęcących aromatów i apetycznych widoków w sklepach, cukierniach i restauracjach uda im się schudnąć? Trzymamy kciuki, trzymamy kciuki. Czas zacząć działać. Jestem całe życie na diecie obrotowej, gdzie się nie obrócę, to coś zeżrę. Uwielbiam ten tekst, ja sobie gdzieś go muszę po prostu napisać po prostu, naprawdę. Jedzenie daje mi taki po prostu orgazm. Nawet mi facet nie jest potrzebny. No nie wiem, czy zamienienie orgazmu, chociaż bywa, jedzenie bywa organopędne. Orgazmo. Słuchajcie, no, jedzenie w końcu jest foodpornem. Jedzenie to foodporn, więc jakby... Natomiast samo w sobie jedzenie nie jest złe. I to trzeba podkreślać na każdym kroku. To nasz stosunek do jedzenia może być albo zdrowy, albo niezbyt zdrowy. Codziennie rano mówię sobie, że będę się odchudzać. Ale jak już się zaczynają wydawać dania, to już jest od jutra. W ogóle odjutrzyzm jest taką, no, ciekawą metodą funkcjonowania. Trochę też tak mam w niektórych kwestiach. Ciężko z tym walczyć. Kochanko, po prostu sprawia mi to radość. W tygodniu skrzynka to jest mało. Grubo. W tygodniu skrzynka to mało. Każdy ma jakieś swoje, jak widać. Jak wspominałem w pierwszym odcinku, u mnie rzucanie było bardzo kluczowe. W wielu aspektach, w wielu kwestiach. Lubię słodycze. Już nie, że 100% rzuciłem całkowicie. Nieraz się tam winę napiję raz na 3 tygodnie. Natomiast w porównaniu z tym, co to było kiedyś, to naprawdę z nieba a ziemia. A jak już się nawet napiję, to no wiadomo, organizm już się odzwyczaił od tej ilości alkoholu używanego kiedyś. To ja się po prostu źle czuję, więc ja już, mnie już nie ciągnie do tego, żeby... Mnie po prostu nie ciągnie już do tego, żeby się źle czuć. I tak naprawdę, taką zasadę, jak się wyjdzie już z tego błędnego koła jakiegokolwiek uzależnienia, to poczucie swoistej wolności, że nie jest się już zakładnikiem tej rzeczy, czy to jedzenie, czy to alkohol, czy to cokolwiek innego, jest o wiele lepsze niż tamto poczucie chwilowej satysfakcji wynikające z nadmiernego spożywania tego czy siamtego. Ciężkie, gliniaste, słodkie. Jednym z moich największych marzeń byłoby to, żeby móc jeść i nie tyć. Energetyk jest u mnie podstawą. W lodówce mam więcej energetyków jak warzyw, no to wiadomo. No, Krzysiek już gotowy. Czy to jest drugi dzień? Panie się w pierwszym dniu trochę wiecie. Kicamy. Szaro, buro i ponuro, chociaż wy uśmiechnięte.
Bo ciebie widzimy. Tak. Zawsze. Trenerze. Jeszcze się na mój widok cieszycie. Dzisiaj bardzo ważny dzień. Jeszcze, poczekajcie kilka godzin. Na podstawie tego, jakie będą wyniki, będziemy sobie tą dalszą strategię układać, tak? Chodź. Dzięki. Kanapowczynie przeszły szereg specjalistycznych badań, jednak nie znają jeszcze ich wyników. Znaczy, bardzo mi się podoba to, jest tutaj widać, że profesjonalnie podchodzimy do sprawy, tak? I indywidualnie chyba, z tego co rozumiem. Ala, zapraszam. Tak, proszę. Dla wielu z nich będzie to pierwsza od lat gruntowna ocena stanu zdrowia. Proszę, proszę sobie usiąść, tu jest krzesełko. Tak mówić po imieniu, Agnieszka? Dobra, ściągnij sobie proszę buty, zobaczymy ile ważysz. 112,1. No to jest sporo, jak na 164 cm. Myślałem, że ona jest trochę wyższa, szczerze mówiąc. Czyli te 45 kilo na pewno trzeba zbić. Widzę ten szok w oczach, próbuj... Jaki szok? Co? Co pan powiedział? Dlaczego? Wątrobowe widzisz, masz bardzo podwyższone. No kochana, pijesz alkohol. Czego ty się spodziewałaś? Pijesz het alkoholu w tygodniu. No. Też miałem z wątrobą swoje jazdy swego czasu. To świadczy, że pojawia się bardzo otyłość brzuszcza, czyli duży tłuszcz wokół wątroby. Ja się tak trochę czułam, jakby w ogóle te wyniki czytał o innej osobie. No jednak to o tobie, co nie? No. Czym szybciej sobie zdasz z tego sprawę, tym lepiej. 83,6. No to tu jest lepszy stan, o wiele zdecydowanie lepszy. 26 kilo musisz zgubić. W tej insulinie na czczo w stosunku do cukru masz 4 razy za dużo. Jak to ja? Niemożliwe, nie? Trzymam tą insulinooporność? Masz insulinooporność, tak. I ten, to stłuszczenie wątroby też to... Wow, no to jest grubo. No to jest grubo. Od tego do cukrzycy króciutka droga. A, i od razu przypominam, że nie jestem żadnym dietetykiem, trenerem personalnym i tak dalej. Wszystko, co mówię, to moje własne doświadczenia, opinie. Nikomu nie mówię, jak ma żyć i tak dalej. Jesteśmy też tu po to, żeby się dobrze bawić, więc muszę to zaznaczyć. 93,1. Czyli mamy te 30 kg zgubienia jak nic. Ten współczynnik jest 8, powinien być mniej niż 3. Mm-hmm. Dopadają ci takie śpiączki w ciągu dnia? Czy się położyła? Tak, jak właśnie. Najbardziej, tak. Miewa z jazdy. Mam. Senność poposiłkową. No jasne. No ja już tego na szczęście nie mam, ale też miałem kiedyś, no niestety. No fatalne uczucie po prostu, fatalne. 5,5. Czyli mamy przed sobą do zgubienia te 40 do 45 kilo. Rozwija się zespół metaboliczny, czyli skłonność do tycia, skłonność do naciśnienia. To się już pojawia w tak młodym wieku. Normalnie widzimy tak to po 40 roku życia. No, bym nie spodziewała tego. Powiem wam, że pamiętam, jak szedłem na wagę, bo sobie kupiłem taką wagę, co pokazuje te wszystkie, wiecie, tłuszcze, bla 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 i ten wiek metaboliczny. Ja wiem, że nie jest to super akuratne, ale tam... przy tych 100 kilo, jak ważyłem na początku tamtego roku, to pokazało mi bodajże 48 lat chyba? Bo tak, mam 31, chcę tylko zaznaczyć, więc też mi to dało do myślenia, że ja jestem załamana. Jak do tego doszło? Nie wiem. No wiesz dokładnie, jak do tego doszło. No wpierdzielałaś po prostu i tyle, no. Wszyscy my to wiemy tak naprawdę. Wszyscy zmagający się w jakikolwiek sposób z wagą, z jej nadmiarem, tak naprawdę w głębi ducha wiemy, jak do tego doszło. No jest to nasza i wyłącznie, jest to po prostu nasza zasługa, tak? Dlaczego? Alkohol jak często ci się zdarza? No niestety to jest moja zmora, ja piję codziennie. To jest piwo czy wino? Piwo. To jest nawet 4, 5, 6. W weekendy jest zazwyczaj więcej. O, to będzie OPR zaraz. Nie energetyków to tak z 5-6 dziennie. Aż tak. O, on jest przerażony. Lekarz jest przerażony. Stołujesz się w restauracji swojej? Tak. Co to za rodzaj kuchni, którą ty prowadzisz? Mam ukraińsko-gruzińską kuchnię. Ciężka, tłusta kuchnia, przepyszna. To jest mąkę. To będziesz coraz większe. A jak tu podlejesz alkoholem? Jezus Maria. Za chwilę będziesz ważyła 120. O kurde. Ale i to walił.
No ale co, no trzeba dawalić prosto w twarz, bo inaczej to może... Może nie dotarłoby, co nie? Czujesz, że się tak starzejesz coraz szybciej? Chyba tak. No życie, jak się prowadzi biznes, to no jest ciężko pogodzić to wszystko. No nie myśli się o tym. Zdrowie gdzieś tam idzie na drugi plan. Tylko bez tego zdrowia nie będzie całej reszty. Ciężko oddychasz, opowiadaj. Szok. Szok i aż... I niedowierzanie. Nie wierzę w to, co ja się dowiedziałam, serio. Boże, mam taki mętlik w głowie teraz, że... Moja wątroba jest w opłakanym stanie. A jak myślisz, od czego, Anetko? Ciężko mi się to ogląda teraz. Pamiętam, jak byłem w szpitalu, no zapalenie płuc akurat, ale wyszło przy tym, że miałem prawie marskość wątroby. Byłem w takim stanie przed. Na szczęście po miesięcznym jakby pobycie w tym szpitalu wątroba się bardzo szybko regeneruje. Tylko że trzeba uważać, bo jest taki moment, który jak się go przekroczy, to ona się przestaje już tak szybko i w ogóle regenerować. I ja pamiętam, jak usłyszałem o tej wątrobie wtedy, to mnie to zmiotło z planszy dosłownie. Jakby mi ktoś... W ogóle mój stan był bardzo zły wtedy. Natomiast to z tą wątrobą wtedy, jak ja to usłyszałem, to... Ja rozumiem dokładnie, co ona teraz ma w głowie. I wiecie, co jest najlepsze? Że wtedy... Że ja wyszedłem z tego szpitala. Miałem jeszcze 3 miesiące wtedy zwolnienia. I po tym okresie tak naprawdę wróciłem do chlania. Nie wiem... Nawet nie potrafię tego racjonalnie wyjaśnić, bo wiem, jaki był mój stan wtedy. Ale wiem, w jakim ja stanie byłem. Byłem w bardzo złym związku wtedy. W relacji, która spowodowała, że prawie żem zszedł. Wszystko wokoło niej. I po prostu, no, zachlewałem to. Taka jest prawda. Niby wiecie, niby nie codziennie, tak jak tutaj koleżanka, bo to były raz w tygodniu impreza gruba. No, ale była, tak? Była. O tym wszystkim, co się dowiedziałem wtedy w szpitalu i potem, jak już zregenerowała się ta wątroba na sam koniec tak naprawdę, to ja żem po prostu... No... Wow. Jestem przerażona. Wysoki poziom cholesterolu, otłuszczenie narządów wewnętrznych, skoki ciśnienia. To tylko kilka skutków dotychczasowego stylu życia dolnoślązaczek. No, ciężko, bardzo ciężko. Będę musiała to wszystko unormować przecież. Ja chcę być matką, nie? Jestem za młoda przecież. Przecież to tak wpływa na cały organizm, a przecież ciąża jest dużym obciążeniem dla organizmu kobiety. Jak ona jest w takim stanie, to jak tutaj można myśleć w ogóle, myśleć o ciąży? To kiedy idziemy na jakąś siłownię, jakieś coś takiego? Spokojnie, na to jeszcze przyjdzie czas. Ja już chcę. Dobre podejście, tylko też wszystko ze spokojem trzeba robić. Waga jest 148. No to tu jest... tu jest mocno. Cel to jest na pewno zejść poniżej 90 kg. BMI jest 56. O k***a. Powyżej 40 jest otyła śmiertelna. O fuck. 56, a powyżej 40 jest otyła śmiertelna. Czyli ona w tym momencie codziennie żyje na kredyt. W przeciągu kolejnych 10 lat twoje ryzyko zawału lub udaru w stosunku do rówieśniczek w twoim wieku jest 27,4 razy większe. Aż mam ciarki, słuchajcie. Dosłownie. Człowiek zawsze sobie żył z taką myślą, że a co tam parę kilogramów, jakoś to sobie daje rady. To nie jest parę kilogramów. Człowiek nie martwił się niczym, a tu nagle zderzenie takie z rzeczywistością. Matko, one po prostu... Ja... Tak czuję ich ból w tym momencie, aż normalnie... No ale słuchajcie, no muszą się zderzyć z tym, muszą. Bo inaczej sobie nie zdadzą sprawy, jak źle jest. Ciężkie fakty.
Najlepsza metoda, po prostu. Fakty wprost. Przynajmniej jestem. Cieszę się, że się dowiedziałam takich rzeczy. Jest po prostu, no, tragedia. Nie zdawałam sobie sprawy, że jest aż tak źle. No wiecie, na co dzień się o tym nie myśli, co nie, w ogóle. Hulaj dusza piekła nie ma, co nie? Będzie dobrze. Będzie fajnie, zobacz. No. Będzie wszystko ok, zobacz, będziesz, kurde, taka rakieta, że... Najbardziej mnie przejęło to, że taki mój wiek jest nie 35, a tylko taka 50. No a tu akurat mi też wyskoczyło też mi tak wyskoczyło, co nie? 48. Moja mama zmarła, jak miała 52. O matko, jeszcze konotacja śmierci mamy w takim wieku. Zawsze ta pierwsza wizyta jest trudna. I dla was, i dla mnie. Natomiast to nie chodzi o to, żebyście się teraz zdemotywowały, tylko żebyście poszły po rozum do głowy. Mamy czarno na białym, nad czym musimy pracować. Niech to będzie dla was z jednej strony przestroga, a z drugiej strony głęboka motywacja do tego, żeby ciężko pracować przez najbliższe miesiące, dobrze? Dla podopiecznych Krzysztofa Ferenca to ostatni dzwonek, by raz na zawsze zerwać z niezdrowymi nawykami i zmienić swoje życie. Czy wystarczy im determinacji? Od pierwszej wizyty w klinice minęło już kilka dni. Emocje powoli opadły i trener zaprosił kanapowczynię na kolejne spotkanie. Jaki masz tam zasięg baku paliwa, Kasia? 1800 kilometrów. Ja? Dojedziemy do Chorwacji! Mój mąż powiedział, że ty wiesz, że jak ty schudniesz, to ty cycki będziesz miała mniejsze. No, tak to działa u kobiet podobno. Ja tam nie wiem, no. Daj mi wtedy na silikonie. No i co za problem teraz? Może sobie po prostu ci tyle, co nie? No. Nie wiem, mi też zawsze... Zawsze pozycję trzeba znaleźć. Wydaje mi się, że jednak zdrowie jest ważniejsze niż wielkość cycków. Ale co ja tam wiem? Nie mam ich takich. W sensie mam cycki, ale no nie takiej wielkości, jakby... Co ja? Dlaczego? Nie idź tą drogą. Nie? No i dobrze. No, ostatnio jak przytyłam jeszcze, to nawet mi się bicepsy zrobiły, tylko że zwisły nie w tą stronę. Co? Ja mam tak słabe ramiona. Nogi mam ze stali, bo chodzę po górach, co nie, ale ramiona to po prostu... Zamiast do góry one poszły w dół. To niesprawiedliwe. Gdyby tylko szło w to w co byście chciały? Jak ja bym miała wybierać, to w dupę, bo mam tak płaską, że... Ja też, jakbym miał wybierać, to wolałbym, żeby mi szło w dupę niż w brzuch. Zdecydowanie. A ty? No w cyce! No w cyce nie, cyce nie idzie. Może nas jest problem. Mi już nikt nie, lepiej już niech nie idzie po prostu. Nigdzie, niech nie idzie nigdzie. Z 2 lata temu, 3, widziałam jak się gole, nie? A teraz już też nie widzę. O, to nie, już to na, już na cele. O kurwa. To może być ten jeden z momentów, gdzie sobie zdajesz sprawę, że coś jest nie tak chyba, jak nie widzę swojego przyrodzenia. No, a jak jesteś facetem i nie widzisz swojego przyrodzenia, to jest dopiero grubo. Nawet zapomniałam, jak ona wygląda. Tak. Nawet przy średniej europejskiej. Ja mojej Marysi też nie widziałam już dawno. A to tylko jeden z długiej listy problemów. Dobrze wie o tym Kasia. Ilość pracy i ukochane pierogi dostępne codziennie na wyciągnięcie ręki sprawiają, że od lat nie może schudnąć. Cześć, mam na imię Kasia, zapraszam was do mojej restauracji. Prowadzę od 2021 roku restaurację z kuchnią gruzińsko-ukraińską. My nie mamy takie standardowe dania. Ja osobiście uwielbiam haczapuri adżarskie, które ma 1 000 000 kalorii, ale nie ma... Ale jest pyszne! To najmniejszego znaczenia. Ślinka mi leci już. No ja wszystko lubię, szczerze mówiąc. Barsz bomba. A trzeba wiedzieć, co się daje klientom? No, znowu przełykam śliny. No, to podstawa, trzeba zawsze spróbować każdego dania 5 razy. 40-latka szefuje nie tylko w restauracji, ale też w domu, w którym czekają na nią mąż Misza i dzieci. Jestem!
Cześć. Cześć. Co tam słychać? A mąż jest fit, jak widać, mąż jest fit. Jutro musisz Karinę odebrać z przedszkola. Jak wracam do domu, to lodówka się dopiero otwiera. W pracy zjadłam obiadek i w domu jeszcze jedną porcję, nie? Co znowu się wydarzyło takiego, że ja muszę znowu kombinować? Karolina potrzebuje mieć wolne. A ty niby kiedy masz wolne? Troszeczkę nas tą pracą jednak przeginę. W sobotę, w pracy, w niedzielę, no w pracy. A gdzie odpoczynek? Dokładnie. Też, wiecie, no dla... No człowiek potrzebuje odpoczynku, po prostu, no, kurde. Ona co dzień jest w pracy. I choć to praca w większości stojąca, to kondycji Kasia jak nie miała, tak nie ma. A wejście z zakupami na czwarte piętro to dla niej okupiony kilkoma przerwami maraton. Czwarte piętro team. Nie, na którym ja piętrze mieszkam? Na czwartym chyba, czy na trzecim? Na trzecim ja mieszkam, o matko, sorry, na trzecim. Mnie bardzo często tu łapie taki skurcz, że później się nie mogę wyprostować, nie? Tak, muszę się trochę tak naciągnąć. Albo wyciągnąć. Chciałem właśnie powiedzieć, albo przeciągnąć. Temat utraty wagi też. Najchętniej na ukochanej kanapie. Czym raz tym? Ja sobie teraz taką fajną kanapę kupiłem, taka butelkowa zieleń, wiecie jak wygodnie jest w końcu. Bo wcześniej miałem wersalkę, która się rozlatywała. Czy w sumie kupił ją mój kumpel, który mi wynajmuje mieszkanie, ale z niej korzystam. Cicho tam. Mniej tego ruchu. I wolę ona posiedzi sobie na kanapie i tak to mija, tak wieczór za wieczorem. I dzień za dniem, bo ta mieszkanka Ząbkowic Śląskich ponad wszystko ceni sobie wygodę. No ostatnio miałam taką sytuację, że pojechałam. Słuchajcie, no ale na plecy to jest bardzo ważna rzecz, słuchajcie, no pierwsza rzecz, jeżeli was bolą plecy, polecam wymianę materaca. Mi to uratowało życie w pewnym momencie. Z utargiem do bankomatu. Ale nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby bankomat nie był 50 metrów? Pecham autem, nie? 50 metrów pojechał autem. 50 metrów to ja mam do Żabki. Nie jeżdżę autem, w sumie go nie mam, ale po prostu nie jeździłbym do niej, do tej Żabki autem. Pozdrawiam, Iza. Jeszcze pod zakaz. Pod zakaz! Z powodu niechęci do wszelkich form wysiłku, Kasia stawia na pozytywne afirmacje. Które niczego nie zmieniają? Jestem w stanie... Ona, od samych afirmacji jeszcze świata nie zmieniono. Zrzucić ile tylko będę chciała. Córka mówi mi, że ona woli tatę, bo wybiera mniej aktywny sposób spędzania z nią czasu. Zaraz przyjdę. No to nie fajnie tego coś takiego słyszeć, co nie, że woli tatę. No to tak. I wtedy, no, powiem szczerze, że jest ciężko. Widzę, że czas od czasu była u niej, że tam stoi przy lustrze, tam patrzy na siebie, nie, z taką troszeczkę smutkiem, powiedzmy, na twarzy, nie. No kurde, usłyszeć, że woli tatę, no to... Co tam? Nie ma rady. Żeby pozbyć się kompleksów i móc znów cieszyć się zdrowiem, dolnoślązaczki muszą wziąć się do roboty. A ta czeka tuż za rogiem. Cześć! Dzień dobry. Po kolei. Ciach. Raz. Dwa. Dieta. Zatrzymajmy się, dziewczęta, proszę, na tej pierwszej stronie. Tak, możemy się tu zatrzymać, już nie iść do przodu. Od dzisiaj, dziewczyny, trzymamy się stałych godzin, jeżeli chodzi o posiłki. Stałych, regularnych godzin. Żadnego podjadania, to jest chyba oczywiste. Żadnych paluszków, orzeszków. Kolejna sprawa. Cukier. Napoje kolorowe, słodzone, absolutnie wylatują z diety. Energetyki również, żebyśmy nie mieli wątpliwości. I od dzisiaj nie ma papierosów i nie ma alkoholu. Dwa kieliszeczki bimbru też nie. Tak, nie ma alkoholu, oznacza również kieliszeczek bimbru, który wyleci przez okno, wylatuje przez okno. Nie ma. Ala, poproszę kurteczkę, bo tam masz pewnie te śmierdziuszki. To skocz po kurteczkę szybciutko. 28-letnia Alicja pali od 16 roku życia. Dotąd bez dymka nie wyobrażała sobie poranka czy przerwy w pracy. Tu. No dawaj. Co ci tak kręci? No jest, jak będzie chciała, to i tak sobie kupi. No umówmy się, tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chowamy.
Smutno mi, przykro, no ale to takie zmiany są potrzebne. Potraktuj to jako, wielki krok ku lepszemu. Oby był trwały, oby ta zmiana była trwała. W moim całym życiu nigdy nie próbowałam rzucić. Moment, jak musiałam oddać papierosy, czułam się wtedy, jakbym oddawała cząstkę siebie. Naprawdę, jakby mi coś ktoś zabrał. Potraktujcie tę szansę, że jesteście w kanapowczyniach, jako waszą ostatnią szansę. To co? Umowa? No jak umowa, to umowa. Mamy to? Mamy. Postanowione, tak? Tak. Umowa. To mi się podoba. Umowa. Trzymajcie się, do zobaczenia. Ja muszę sobie tu resztę tej wody jeszcze. O kurde. Ja się boję właśnie tego, że jak już wieczorem będę miała czas dla siebie, wiecie, usiądę przed telewizorem, no to piwko pachnie, no. No to musisz zmienić po prostu swoje podejście, no do życia tak naprawdę. Musisz sobie zadać pytanie, dlaczego to robisz, no. Jak sobie zadasz pytanie, dlaczego to robisz i odpowiesz sobie na nie, to będzie ci o wiele łatwiej sobie z tym poradzić. To jest pierwszy krok do tej zmiany. Ja wiedziałem, dlaczego to robię. Zdałem sobie z tego sprawę. I to... było już bardzo dużo. Bo ja nigdy w życiu nie byłam na żadnej diecie. Serio mówię. Mało tego, ja się... Diety to zło! W ogóle boję takich rzeczy. No serio. Bo trzeba mieć bo nie można do tego myśleć jak do diet. Do wykluczeń. Bo dieta się kojarzy bardzo jakby negatywnie. Po prostu racjonalne, zdrowe odżywianie. 80-20. Uwielbiam tę zasadę. Jest cudowna. Naprawdę, nie dajmy się też zwariować, tak? To nie chodzi o to, żeby sobie zabraniać wszystkiego. No ale to zapewne będą miały to powiedziane, mam nadzieję. Chyba, że rzeczywiście, no wiecie, jak już mamy taką skrajną otyłość, jak u jednej z dziewczyn tutaj, no to trzeba nieraz jakieś drastyczne bardziej środki wprowadzić, tak? I ograniczenia. No ale reszta z nich to generalnie aż takiej dużej masy do zrzucania nie ma, czy to nadal są bardzo duże liczby, tak? No ale tutaj no, jedna z nich się wybija ewidentnie, tak? Ja byłam na dietach, byłam i na keto, i na dukana, i na... Nie mogę tego słuchać. No mniej więcej moja reakcja też taka po chwili. Weteranka! Byłam wszędzie, widziałam wszystko. To się powodu! Ja mam na dukana, ja mam. Ty masz od dzisiaj nową ksywę, weteranka na dietnie, bez kitu. Zgodnie ze stworzonymi specjalnie dla kanapowczyń dietami, od dziś wysoko przetworzone produkty i pełne cukru, słodkości idą w odstawkę. Zamiast nich na talerzach będą królować pełne witamin, lecz dawno niewidziane warzywa. Nowa przestrzeń. Dobra, to kupujemy. Masakra. Się nie mogę odnaleźć w tych warzywach w ogóle. Boże, jeszcze koperek. Co to teraz? Koperek? To jest taki, taka łodyga i na nim są takie cieniutkie... Co to jest koperek? Koperek jest pyszny, jest przepyszny. Jak można nie lubić koperku? Tak samo nie rozumiem ludzi, którzy nie lubią pomidorów. Jak? Dlaczego? Jakim cudem? Stające patyczaki. Co to jest? O, tego to nie wiem, co to jest. Marchewka? Nie. To jest batat. Ludzie, naprawdę, bez przesady. Marchewka? A to są, kochanie, bataty, ziemniaki słodkie. Jaki wstyd poczułam w środku, że ja nie umiem się znaleźć w warzywniaku. Alicja jadała zwykle to, co chwyciła podczas zmiany we włoskiej restauracji. Jej własna lodówka świeciła dotąd pustkami. Jestem zagubiona, bo nie szukałam nigdy takich rzeczy. Sok z cytryny. A zakupy to przecież dopiero początek. Czyli cytrynę. Czy można też kupić taki gotowiec? Sok z cytryny, ale można też kupić cytrynę. W przyrządzeniu pierwszego zdrowego obiadu Aneta poprosiła o pomoc swojego partnera. A co będziesz gotować? Rolatki z kurczaka z pieczonymi warzywami. No. Brzmi świetnie. Wszystko? Co? Na oko? No nie mam na oko, muszę wszystko ważyć, Piotrek. 300 gram kurczaka. Ale przecież jak 5 gram więcej dasz, to... Miałem tą wagę, mi się po pół roku.
Ci nie stanie, nie? No właśnie, chyba się stanie. Dlaczego? Bo jeżeli jest 140 gram, to jest 140 gram. A jeżeli dasz 145, to znaczy, że już masz więcej i nie będziesz chudnąć. No 145, 140 nie przesadzałbym. Nie idźmy tą drogą też, zafiksowania się. Bo to może też spalić na panewce wtedy. Swoim klientom Kasia serwuje talerze na bogato. Czy przy własnych porcjach będzie umiała trzymać się wytycznych? Ile już tam masz? 340. Zostawimy. 40 gram, nikt nie będzie. U mnie się gotowało do tej pory, no zdecydowanie bez wagi. Czy generalnie ja jestem trochę przeciwnikiem takiego podejścia, że wszystko musi być wyliczone co do grama. Jedzenie powinno być też fanem i po prostu przyjemnością. A przynajmniej dla mnie takie, wiecie, ważenie i w ogóle to odbiera przyjemność z jedzenia. A jedzenie to jest coś dobrego. My mamy tutaj, my się powinniśmy uczyć zdrowej relacji. I że jedzenie to też jest super rzecz, tak? Bo jedzenie to jest super rzecz, po prostu. Ale też rozumiem z drugiej strony, że na pewnym etapie, jeżeli ta otyłość jest jakaś pokaźna, no to takie ramy może sztywne, przynajmniej w tym pierwszym etapie, są potrzebne. Osobiście na mnie coś takiego działa w drugą stronę. Po prostu ja się mam czuć najedzony. Zdrowo najedzony. Nie przeżarty, po prostu najedzony. I to jest jakoś jakby intuicyjnie, tak? No ale jeżeli ktoś ma tak zaburzoną relację z jedzeniem, że nie ma tej intuicji, no to może rzeczywiście potrzebuje takich sztywnych ram. Ale to trzeba pod siebie wszystko. Trzeba przetestować różne metody, bo nie każda będzie na każdego działać. Się nakładało ziemniaków, ile chcę. Przecież to nawet nie smakuje, jak się waży, nie? Początki diety bywają trudne i kanapowczyniom nieraz puszczają nerwy. Cholera jasna, nie wyszło mi to, Piotrek! To wyjdź. Niczego nie zrobisz. A ty co zrobisz z tego? Odejdź na chwilę. Tylko ja tutaj mam odmierzone, już nie możesz mi tutaj... No co ci nie wyjdzie, nie rozumiem. A nie możesz sobie gotowego dania już odzważyć i... Powiedzmy ten kawałek, który ma być z całej rolady, odciąć i zjeść? Nie rozumiem cię. No wiem, że mnie nie rozumiesz. Zaraziło mnie to. Ale co dokładnie, bo ja nie rozumiem, w czym to jest problem w tym momencie. No mnie to przeraziło. Gdzie ja naprawdę bardzo lubię ważyć w pracy. Mi to ogromną radość sprawia. Ile ma być kurczaka? 300 gram. 300 gram. No ale nie dajcie się zwariować. Będziecie 30 gramów kruszyć kopie. Ludzie. To zjesz mniejszą porcję. Nie mogę, Piotrek. Czy ty nie rozumiesz? Ona się zafiksowała na cyfrach. I to jest właśnie ta pułapka, o której mówię. Ojej. Kobieto, musisz porozmawiać z jakimś psychodietetykiem chyba. Nie tędy droga, to jest... Bo to tylko powoduje frustrację i rezygnację. To nie można sobie dać wejść na głowę 30 gramom kurczaka. Wiesz tego, że te ważenie jest bardzo ważne? I ani nie mogę mieć 5 gram za dużo, ani za mało. Nie dajcie sobie na głowę wejść tak małym różnicą. Nie, w ogóle nie, 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 nie. To jest dla wyczynowców normalnie. No właśnie. Nie no, przesadza. Nikt jej nie powiedział, że to nie o to chodzi. Naprawdę nikt jej nie powiedział tego? Rzadko dzieciom gotuję. Przynoszę dużo gotowców ze sklepu. Chyba zapomniałam, jak się gotuje. Z kolei Agnieszka zamiast ociekających lukrem tortów piecze dziś niskokaloryczne mini omlety. O, mini omlety, proszę bardzo. Brokuł. Nie lubię, sorry. No a sam się cieszę na ludzi, którzy nie lubią pomidora. Ja brokuła nie lubię i co? I jesteś mi kwita. To jest brokuł, misiu. Tak? Jak? Kiciuś, nie jedz tego. Ej! Dobra, bierzemy tyle, czy to będzie 12 gramów? Nie 12, 22, 24 potrzebujemy. Matko, one się zafiksowały chyba na tej naprawdę, na różnicach w gramach, tak małych, że... No, macie jakby... O Boże, to jest za tłumacz. Chodzi o to, żeby bilans dnia był po prostu, nawet nie dnia, żeby bilans tygodnia się zgadzał tak naprawdę tej kaloryczności. Nie dajcie się zwariować przez różnicę w jakimś jednej potrawie też, tak? Matko, one sobie dały wejść na głowę tym cyfrom autentycznie. Misiek! W domu Alicji trwa bitwa z rybą na sposób hiszpański. Brzmi to wszystko bardzo pysznie. O nie, to jest ryba. To nie filet.
to ja bym odpuścił. Wolę filety. Jak ryba, to filet, dobrze? Po prostu. No musisz to upierdzielić takim mocnym cięciem. Ja... No dajesz ten łeb, no. Totalnie byłam załamana. Żadnej ryby w życiu nie zjadłam. Mrugnij 3 razy, a najlepiej 10. Paluszki rybne. To jest zmielone coś. Umówmy się, to nie jest ryba. Co ja tutaj robię? Nie wiem. Też nie wiem, czuję twój ból. Czuję twój ból. Raz to robiłem. Raz w życiu brałem taką rybę i ją po prostu z tych wszystkich. To było straszne. Dobra, była żywioł. Intuicja w kuchni to bardzo dobra rzecz. Ale dobry nóż ma taki ostry. Ja nie wiem, jak to jest zdrowe, to ja jestem... W końcu na pełnowartościowej diecie? Jeśli to prawda... Tylko się nie zatnij tym nożem. Ta, że przez żołądek do serca, to Piotr chyba dzisiaj pomylił drogowskazy. A powiedz ty mi, bo chcesz zjeść ze mną, zrobiłeś jedną rolatkę. Ale dobra, to... Jak się podzielimy? Próbujemy. To tak nie miało wyglądać, miały być dwie rolady i ja mam mieć 150 gram. Boże, ludzie, jaka drama o żarcie, drama o żarcie, no drama o żarcie. Czego ty nie rozumiesz? Jest okej. No dobra, no okej. I waży tyle, co miała ważyć. I gadaj z nim. Wszystko to było ważone. Tyle, co masz mieć. Pytam się. No dobra, ale to ma być porcja dla was obojga, czy dla... Jakby też już nie rozumiem tego gościa. Czy ta rolada ma 150 gram? Tak. Mhm, super. Tylko, że warzywa mają 300. Bo ja robiłam na dwie porcje. No to sobie warzywa odłożysz. No. To ile ma być warzyw, to jeszcze raz ważymy. Ale w ogóle z czego my tu problem robimy w tym momencie? Naprawdę. Nie, niech sobie wygląda już ten posiłek tak jak jest. Od jutra gotujesz sobie sam, ja sama, ja się nie będę denerwować. Jest to jakieś wyjście też, generalnie. Natomiast bardzo się zafiksowała na tym, tak skrajnie. My tu mamy budować zdrowe relacje z tym jedzeniem, a nie po prostu wojnę mu wytaczać. No i naważył sobie Piotrek piwa. A teraz będzie musiał i obiadu. Agnieszka w kwestii wsparcia postawiła na pomoc sąsiedzką. Fajnie, że przyszłaś. Fajnie się Mikołajem, bo mi... Dobra. Trochę przeszkadza tutaj. Alicja zdecydowała się zaprosić przyjaciół. Nie ma tu góry, przepraszam. Że wy będziecie musieli to jeść. To nie przypominało w ogóle żadnego dania. Nieważne jak wygląda, ważne jak smakuje. A to chyba szybko się robi. Nie, nie. No smacznego. Ta ryba nie wygląda zachęcająco. Co? No rybę trzeba też umieć zrobić, no. Pewne rzeczy trzeba umieć zrobić w kuchni po prostu. Ale też nie rozumiem do końca. No skoro ona nie chciała jeść ryby, to nie miała w tym jadłospisie czegoś innego, co by jej bardziej smakowało. Bo to chodzi o to, żeby te... Jak już jesteśmy na redukcji, to chodzi o to, żebyśmy jedli rzeczy, które lubimy jeść po prostu w mniejszej ilości, tak? No jakieś warzywo to ona chyba lubi. To niech wybierze to warzywo i to mięso, które lubi. Niech się nie katuje tą rybą, jak jej nie lubi, no. Nie patrz. Bo to nie chodzi o to, żeby się katować. To ma być zabawa, to ma być przyjemność, tak? To ma być coś fajnego, to ma być jakaś odmiana. Jeżeli sprowadzamy to do katowania się, to w ogóle nie ma sensu i to się wtedy na pewno nie uda. Przez chwilę poczułam kurczaka, a za chwilę doszło do mnie, że to ryba. Trzeba było kurczaka zrobić, no Boże. No bo jest różnica między tym, co jesz na co dzień i co przygotowujesz na co dzień, a w tym. No. Jakby to nie była ziemia, jakbyś piał, nie wiem, wódkę, a herbatę. Co ona jej mówi w ogóle w tym momencie, ta koleżanka? No nastawia ją po prostu negatywnie do normalnego jedzenia. Co się dzieje w tym momencie? Po tym gotowaniu stwierdziłam, że no jednak nie umiem gotować w ogóle. Nie no, jedno danie zrobiłaś i twierdzisz, że nie... Boże, ludzie, ale to jest... One wszystkie mają bardzo złą relację z jedzeniem po prostu. Jako takim. Nauczyły się iść na łatwiznę.
Do jakich wniosków doprowadzą Kasię drobiowe kieszonki z groszkiem? Jednak jest ciężko, nie? Ile tam dni ta dieta? Tyle, ile trzeba. Cały czas. Bo to nie jest dieta, to chodzi o to, żeby zmienić nawyki żywieniowe. Ja chciałbym wiedzieć, co one miałyby w tym całym jadłospisie, że nie są w stanie ugotować dobrej rzeczy dla siebie. Ty myślałaś, że my będziemy pół roku na diecie, a później z powrotem pizza, schabowe, ile dni na diecie? Nie demonizujmy pizzy i schabowego. Do cholery, no. Bo raz na jakiś czas sobie można pozwolić na tych schabowych z panierą. To nie... ciężko mi się tego słucha, naprawdę. Tu powinna być, tu powinien ktoś im powiedzieć, nie wiem, te podstawowe rzeczy, ale mam wrażenie, że one dostały listę i róbcie z tym coś. Takie mam wrażenie. Bo nowy, zdrowy tryb życia to nie przelotny romans, tylko miłość do grobowej deski. Mów coś. No to wygląda naprawdę nieźle. Niedoprawione. Sałatka jak królik. Jak człowiek też. Słuchajcie, no ale doprawienie, przyprawienie to jest podstawa, tak, no w kuchni. No jeżeli, no muszą się tego nauczyć po prostu, bo widać, że panie totalnie błądzą. Dobre? Sałata mi stanęła w gardle. Się odławię nią. Frytki by się tu przydały jakieś. Boże, przestań. Mamo, nie, już nie można. Może dzieci jeszcze to mówią, co nie? Ja pierdzielę. Tej diety. Wszystko mi zabrali, a dali mi warzywa jak królikowi. A to... I właśnie, ja się obawiam, że tutaj jest zła kompozycja tych rzeczy dla nich. Bo nie można zabrać wszystkiego, co się lubi, z dnia na dzień. Tak się nie wprowadza prawidłowych zmian żywieniowych, według mnie. Nie można zrobić wszystko albo nic. To nie jest dobre wyjście, no. O, nie koniec trudnych pożegnań. To piwko to wyjazd na strych z tym. No piwko to racja, no to wyjazd. Tak, żebym ja tego nie widziała. Moja mamunia przywoziła mi. Teraz już mi nie będzie przywozić. Teraz ryby cię będzie dorsza. Przecież dorsz jest przepyszny. Łosoś, tuńczyk, do cholery. Wystarczy to zrobić dobrze. Są pyszne ryby. Czuję. Z ziemniakami można to zrobić. Nawet ze spireto walni, no. Bez tej frytury. Prosta rzecz. I surówka z marchewki i jabłka. Nawet daj tyćkę majonezu tej surówki i śmietany. Ja wiem, że to łatwo powiedzieć, ale jak ktoś przez x lat jest przyzwyczajony do tak strasznych nawyków żywieniowych, no właśnie, no. To powinno go się nauczyć, pokazać po prostu, tak, wziąć taką osobę. Możesz sobie pozwolić na trochę tego niezdrowego. Chociaż ja nie uważam, że jedzenie jest niezdrowe samo w sobie. To nasz stosunek do niego jest zdrowy albo nie. Tylko i wyłącznie. Strasznie źle. No widzę. Kategoryzowanie jedzenia w ogóle w ten sposób. Ja nie wiem, co oni im tu dali do końca, no. Jakieś jałowe może wybory same. I to jest problem wtedy. Tak, wszystkim. Jest mi ciężko. Będzie dobrze. Moja porażka. Nie wiem, co to będzie. Pozbycie się pielęgnowanych całe życie szkodliwych przyzwyczajeń to dla podopiecznych Krzysztofa Ferenca niełatwa, ale kluczowa dla osiągnięcia sukcesu zmiana. Od wręczenia kanapowczyniom nowych diet minął już tydzień i trener przygotował dla nich kolejne wyzwanie. Patrzę fotograf z trenerem, ściany białe i tak myślę, oho. Będzie rozbierana sesja, jak w Top Model. Wiecie chyba, w jakim miejscu jesteśmy. Widzicie jak wizyty, czy się domyślacie, co się dzisiaj tutaj wydarzy? Będziemy jakimiś ponczusiami. My jesteśmy ponczusiami. Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby zrobić sesję. I jest to sesja rozbierana. Oczywiście ja tych zdjęć nie będę robił. Dzisiaj ze mną jest Justyna, która teraz powie o sobie dwa zdania. Mam nadzieję, że tutaj nikt nikogo nie będzie zmuszał do tej sesji. Cześć, ja się nazywam Justyna Grabska, jestem fotografką. Specjalizuję się w sesjach kobiecych, także myślę, że możecie mi zaufać.
byłam świadoma tego, że ta sesja jest nieunikniona. No i wiedziałam, że ona będzie, ale zaczęłam się jakoś tak bardzo tego bać. Znaczy, ja rozumiem, że ta sesja ma na celu... Znaczy, co ma na celu w tym programie? To jednak nie wiem. Stresuje bardzo mocno. Jakieś poczucie własnej wartości, żeby im podwyższyło się? No ale w ich przypadku może to zadziałać zupełnie odwrotnie. Pokazanie piękna większego ciała? Okej. Jest to może jakieś wyjście. Jeżeli one mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, może to w czymś pomóc? Nie wiem do końca. Czuję się bardzo skrępowana. Mhm. Wiedziałam, że to może nastąpić, ale myślałam, że lepiej na to zareaguję. Mam lustro duże, ale staram się nie patrzeć. W sypialni też jest gaszone światło. Jeżeli ja nie mogę patrzeć na swoje ciało, to jak może ktoś patrzeć? Więc nie, to nie jest fajny widok. Trochę się wstydzę, że gdzieś tam mam zawsze tą nawet koszulkę tak ciągle. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ciężko mi... Poprawiam, żeby zakryć te swoje... No, wstydzę się mojego brzucha. Nie wiem, czy to ma je wpędzić w jeszcze większe poczucie zażenowania i to ma zadziałać, to ma taki skutek, że będą chciały się zmienić. Nie wiem, na razie nie brzmi to dobrze. Dziewczyny, tak, jesteśmy tutaj po to, żeby w taki dobitny sposób pokazać, jak aktualnie się prezentujecie, nie gdzieś ukryte pod jakąś bluzą, tylko jak wasze ciała wyglądają nago. Czyli po prostu chodzi o to, żeby im b***ć. Po prostu. I żeby sobie zdały sprawę z tego, jak jest źle. Czyli to jest metoda tego programu na to. Mam problem z tym. Czy panie mogą z tego zrezygnować? Ja się pytam teraz. Czy mogą nie wziąć udziału w tej sesji? To jest w tym momencie wasze stanięcie twarzą w twarz z rzeczywistością. To jest trudne, ale to jest po coś. Oczywiście jest, natomiast... skutki mogą być naprawdę każde. Chociaż fajnie będzie, jak wiesz, dzieci zrobią sobie teraz zdjęcie, a po tych pół roku zobaczą na nowe siebie i porównają. No to super. Tylko że takie rzeczy zazwyczaj się robi w zaciszu własnego domu, z pełną świadomością tej decyzji. Można nawet to pokazać później tak jakby na social mediach i tak dalej, że patrzcie, taką drogę przeszedłem. Natomiast mam wrażenie, że tutaj są postawione przed faktem i nie mogą tutaj mieć własnej decyzji, z tego co rozumiem? Że to jest, zrobisz to, jesteś w programie, nie robisz, wylatujesz? Nie wiem. Czy tak jest, czy tak nie jest? Bo na razie nie wiem, więc dobra, lećmy dalej. Co wy na to, dziewczyny? Let's go! Jak coś robię, to na 100%, a jak nic nie robię, to też na 100%. Moje motto. Róbmy to, będzie szybciej z głowy, no i tyle. Zapraszam was tam na make-up. Jeszcze make-up nam zrobią, Jezu! Czy ja rozumiem, że to jest nieodłączny element tego programu? No i dziewczyny się na to godzą po prostu, tak? Okej, w porządku. No to nieźle. To będzie jazda. Agnieszka 7 miesięcy temu po raz drugi została mamą. Dziś mówi o sobie przezroczysta i nie akceptuje ani jednej części swojego ciała. No to też bez przesady. No słuchajcie, no każdy w nas masz coś fizycznie nawet. Nawet jak mamy więcej kilogramów, to coś jest fajne i co się może ludziom podobać, więc... A stresujesz się? Że tak... Nie, chyba nie. No jest, to się zazdroszczę. Choć wszystkie z kanapowczyń marzą o szczuplejszych sylwetkach, nie każda z nich ma tak duży problem ze skonfrontowaniem się z prawdą o swoim ciele. Jezus... Czyli co? Będziemy się zasłaniać torcikami, hotdogami? Rekwizyty mamy super, co? No, widziałaś to? No widziałam, że nawet sobie nie wyobrażam, jakby to miało być. Będą pierwsze koty za płoty. Super będzie, ja się cieszę, chyba. Jeszcze. Poczułam się taka trochę jak taka modelka, nie? Ale taka plus size, taka mega plus size. No ale spoko, poczuj się dobrze, to jest najważniejsze. Potem się poczujesz zapewne źle, a potem się poczujesz zapewne lepiej. No na tym to polega, takie życie. I do naszej gwiazdy, poprawione. Słuchajcie dziewczyny, make-upy macie piękne. Pierwszą do sesji poproszę Alicję. Ale jak Krzysiek będzie na tej sesji, czy wyjdzie? Ja już sobie pomyślałam, dobra, trzeba to zrobić. Bez powodu mnie pierwszy nie wybrał.
O, pizzunia, pięknie. Super, jak na plaży, słuchaj, nie? To jest ulubione. No. Jest radość, jest iskierka wokół. Jest szczęśliwa, tak. Ale ta pizza wygląda apetycznie, trzeba przyznać. Ekscytacja, ale z przerażeniem, nie? To nie jest codzienną sytuacją dla mnie, że ja się rozbieram i trzymam ręce na cyckach i to wszystko, nie? Spójrz mi w obiektyw, tak. Tylko spójrz mu. Bardzo ładne zdjęcie. Temu, co widział mój tyłek. Temu współczuję. Może jako na ostatnie zdjęcie to jakiś uśmiech damy, co? To jest pierwszy moment, kiedy mam ochotę po prostu sobie wadnąć kielona w tym momencie, żeby się rozluźnić. Totalnie, nie? To jest pierwszy moment, że ja bym się dawaj to, nie? Okej. Okay. To kogo zapraszamy? Kasię zapraszam. O kurde. Kasiu, ten burger jest zajebisty. Proszę, któryś rekwizyt? 40-letnia Kasia schudnąć próbuje przez całe swoje życie. Chyba starczy. Gotowa? Tak. O kurde. Na co dzień pewna siebie bizneswoman, dziś walczy z nerwami. Czy ta chałka długo się połamała? Dobrze widzę? Może być? Czy Krzysiek naprawdę tam powinien być? To proszę. Gdybym wiedziała, że trener będzie wymieniał, też bym sobie połamała. I jedziemy. Spróbuj troszkę wyluzować barki. Ciut. Zrób sobie taki oddech, okej? Okay. Fajnie prowadzi, pani fotograf. I jedziemy. I jeszcze te barki troszkę spróbuj zluzować. Ja oddychaj, Kasiu, oddychaj. Wiem, że to jest trudna sesja. Oddychaj, spokojnie. Mam wrażenie, że obecność Krzyśka powoduje tutaj pewien stres i nie wiem, czy on powinien być tutaj na tej sesji, szczerze mówiąc. Mam problem oglądanie siebie na zdjęciach. No nie fajnie to wygląda, no. Ja wiem, jak wyglądałam kiedyś, a teraz kurde. I Kasiu, dwa oddechy. I spróbuj teraz do Justyny, do obiektywu, szczerze się uśmiechnąć. O, no, jakiś tam uśmiech się pojawił, chyba nawet... Roześmiać się, tak. Tak jest. Super. Fajnie było. Aneta, zapraszam cię. Ja bym wziął, słuchaj, ten hamburger. Jej, no ten hamburger jest iconic. On jest świetny. W ogóle fajne są te rekwizyty, podobają mi się. To jest fajne. Te rekwizyty są świetne. Kawowe, dlaczego? Moje ulubione. Ja jakby się nie wstydzę, tak? Ale bardziej się wstydzę tych swoich teraz kilogramów. Czyli się wstydzisz, po prostu. Więc moja sesja taka wymarzona, jaka by miała być, no to naprawdę bym musiała być szczupła. To wiadomo, że każdy by tak chciał, tylko takie zdjęcia mieć, co nie? Tylko tutaj pofiestujesz sobie z obiektywem. Ale ma bardzo ładny make-up zrobiony, bardzo ładny. I w ogóle włosy ma super ułożone. Nie. Zawadiacko trochę. Dobra, dajmy się ponieść emocjom, czemu nie? Myślałam, że będzie o wiele gorzej. No i super, słuchaj, może... Może ci się nawet spodobać. Chcemy robić, czastać. Ekstra. I jak tam wyszłam, to tak naprawdę poczułam ten wstyd w środku. Gdzieś tam taki niepokój, że tak się na mnie każdy patrzy. Kurde, mam problem z tymi sesjami. No mam... Wy też macie problem z tymi sesjami? Ja wiem, że one się na to zgodziły i w ogóle... Nie wiem, no. Ciężko mi się to... Nie wiem. No nie wiem nawet, jak za bardzo komentować. No jeżeli je mam... Jeżeli ma im to w czymś pomóc, to dobrze. W porządku. Chciałbym znać w jakieś kulisy tego po prostu, czy... Bo jeżeli było tak, że po prostu powiedziano im, że możecie albo, ale nie musicie, to spoko, to jakby nie mam z tym problemu, ale... Nie wiem. Nie podoba mi się to, że jest tam Krzysiek obecny... Nie wiem. To nie jest apetyczne nawet, żebym jak ktoś tak oglądał. No ogólnie wstydzę się ludziom pokazywać moje ramiona. No i nogi. No wiadomo, mamy teraz takie społeczeństwo, że się wyśmiewają z takich hotowych. Oj, tutaj bym się trochę jednak zastopował, bo wydaje mi się, że trend jest jednak odwrotny. Kiedyś było o wiele gorzej. O wiele gorzej było, naprawdę. Nie chcę też generalizować, ale generalnie... Wow. Ale... Jest naprawdę lepiej niż było kiedyś, no. I to w przestrzeni publicznej, w przestrzeni internetowej. Mam wrażenie, że nie jest to aż tak... Że nie ma to aż tak wielkiego znaczenia jak kiedyś, tak? Natomiast bądźmy świadomi tego też, co jest zdrowe, co nie. Ekstra. No się żyje, nigdy w życiu już takiej sesji nie będę miała. A jak ktoś nie chce mnie oglądać, niech nie patrzy. No i to jest jakieś podejście, co nie? Aga, wiesz, że to jest twoja kolej. To jest taki fajny moment, bo nie ma innego wyjścia. Czyli brzmi to tak, jakby jednak panie były przymuszone do tego, bo nie ma innego wyjścia. Okej. Okay. Przebierz się, jak będziesz gotowa, daj proszę znać, dobrze? Mhm. Nie jestem w stanie tego określić, czy to był wstyd, czy co to było, ale tak bardzo nie chciałam, żeby do tego doszło. Jesteś gotowa, Agnieszka? Nie, tak. Spokojnie. Fajne tatuaże ma.
Masz prawo być zestresowana. To jest zupełnie nowa sytuacja dla ciebie. Doskonale rozumiem. Bardzo dobre. Bardzo dobrze, że to padło ze strony pani fotograf. Pani fotograf wydaje się być bardzo fajną, empatyczną osobą, więc za to plus. Jedziemy. Do swojego ciała mam stosunek bardzo negatywny. No i po prostu no, nie podoba mi się i tyle. No jesteś tu po to w tym programie, żeby to zmienić, więc spoko, co nie? Nawet nie wiem, w którym momencie, jak do tego doszło, że mi zaczęły te łzy lecieć. To jest tusz wodoodporny? To nie jest tak ważne, naprawdę ten tusz. Nie myślę o tym teraz. Ja chciałbym wiedzieć, co się dzieje. Po prostu, no kurczę, się wstydzę i tyle. Ja uważam, że tu powinien być psycholog, którego chyba nie ma. Czy jest tam psycholog? Bo Krzysiek za psychologa chyba robić nie będzie. Jeszcze 10 lat temu Agnieszka ważyła niemal 30 kilo mniej i była stałą bywalczynią siłowni. Ale dwie ciąże, wieczorne uczty z mężem i pełne kalorycznych pyszności miejsce pracy odbiły się na jej sylwetce. Hej, zapraszam was do mojego słodkiego królestwa. Prowadzę kawiarnię razem z pracownią cukierniczą. Największym hitem są batony. Mam dostęp do pysznej kawusi, do tego ciasteczko. Kawusia, ciasteczko, zawsze spoko, no. No i jest śniadanko. Co tam robisz, Ola? Karmel robię. Zawsze trzeba spróbować. Najlepiej kilka razy. O Boże, jest idealny. To jest praca, która spełnia marzenia z dzieciństwa. Wrocławianka pracuje 7 dni w tygodniu i robi wszystko, by jej biznes rozwijał się jak najlepiej. No. Prawie wszystko. Widziałaś tego TikToka, co ci wczoraj wysyłałam? Mhm. Co ty na to, żeby go nagrać? Jak chcesz, to go nagraj. No ale wiesz, beze mnie, nie? Staram się robić pyszne i apetyczne rzeczy, a sama tak nie wyglądam. Wstydzę się być twarzą tego, wiesz? Nie chcę czegoś takiego. I rzadko kiedy też do klientów wychodzę, a jak wychodzę, to trochę się też krępuję, bo jak taki lump wyglądam. Troski i radości 36-latka dzieli ze swoim partnerem i tatą dwójki ich dzieci, Wojtkiem. Był moment, kiedy na pewno była dużo bardziej wesoła, energiczna, otwarta i zróbmy coś. A teraz często jest tak na zasadzie usiądźmy coś. No tak to działa, no jak się jest w stanie takiej permanentnej rozlazłości, no to po prostu nie ma się energii na nic, tak? Agnieszka szybko się męczy i nie lubi się pocić. Moja waga może wpływać na nasze relacje intymne. No, nie ma co ukrywać, że to nie ma wpływu. Pamiętam, jak mi się dowaliło kiedyś w moim pierwszej relacji, jak byłem, no to jakość życia poszła w dół. I to jest fakt. Potem się ogarnąłem i poszła w górę. To jest również ze sobą powiązane. I nie ma co ukrywać, że jest inaczej. Bo bardzo często po prostu mi się nie chce nic ruszać w ogóle? Nie chodzi z dziećmi na basen. Krępuje ją wyjście na plac zabaw. Wstydzi się dosłownie wszędzie. Kiedyś bardzo... Popatrzcie, na ile to sfer wpływa życia, co nie? Na ile fajnych rzeczy, na brak chęci do robienia tych fajnych rzeczy to wpływa. No. O siebie dbałam. Potrafiłam iść wrzucić śmieci i się pomalować. To było dla mnie bardzo istotne. A w tym momencie po prostu przestało. Świeżo upieczona mama unika spotkań ze znajomymi, którzy pamiętają ją szczupłą. O matko, aż tak? Po dwóch ciążach zostało mi dużo ciążowych ubrań. Nie będąc od 7 miesięcy w ciąży, latam w dresach ciążowych. Omija też wyjścia na miasto, na które musiałaby się wyszykować. Przyjdziemy zobaczyć może na kurtkę dla ciebie, co? Ja wolę, żeby Mikołaj miał jakąś dla siebie i żeby on nie zmarł, bo mi jest okej. Ja się ubiorę grubie. Mikołaj ma 3 kurtki, stara. Kochana, pomyśl trochę też o sobie w tym wszystkim. Po prostu pomyśl trochę też o sobie. A co, masz jakieś buty zimowe? Chociaż akurat tutaj ją rozumiem, nienawidzę robić zakupów stacjonarnie. Naprawdę, jest to ostateczność dla mnie. Ale to z takiego powodu, że po prostu mnie to irytuje, mnie to wkurza, to łażenie po tym sklepie. O, nie, z tym się nie chce. Ja jestem za stary na to. Mam takie podejście, że sama mogłabym rzeżeć gruz, a dla dzieci to tak bym ten hajs sypała, nie? Przymierz, spróbuj. Ale pamiętaj, że ty jak się czujesz sama ze sobą, wpływa na, też na twoje dzieci i na twoją rodzinę. To jest bardzo istotne, no. Zaszalej nieraz. Miej coś z tego życia dla siebie. Siebie. Ale ta mi się nie podoba. To która ci się podoba? Jest ich tu naprawdę dużo, stara. Proszę cię, jedną rzecz. Żadna mi się nie podoba. Ja bym bardzo chciała zmienić swoje życie. Zawsze jest z czymś problem. Musisz zmienić swoje nastawienie, żeby sobie zmienić swoje życie. Mam jakieś takie przeświadczenie, że wezmę po prostu to moje życie za mordę. I się to poukłada. No, tylko trzeba
to wprowadzić to wzięcie życia za mordę. Magicznie. No magicznie to się nie stanie. Życie to nie Hogwart. Ale to nie magia, tylko ciężka praca. A wzięcie udziału w rozbieranej sesji, która ma uświadomić kanapowczyniom, do jakiego stanu doprowadziły swoje organizmy, to pierwszy krok na drodze do zmian. Czy Aga da radę? Przyniesiemy szlafrok, troszeczkę się uspokoisz, dobrze? Daję ci trochę przestrzeni rzeczywiście, żeby się uspokoiła. No. Nie mówcie do mnie, sorry. Uwielbiam was, ale to nie ma sensu. Damy radę dokończyć sesję? Czeka presja, wiecie, ona wszystkie to zrobiła, ona została ostatnia. Okej. No widać, że ona tego nie chce zrobić, no. Widać to. Podzywaj się. Właśnie, Krzysiek, ty się lepiej zamknij już po prostu. Albo wyjdź, w ogóle powinieneś wyjść stąd. No już jest, to mamy to, nie? To było gorsze niż ta pieprzona twierdza. Wiem, że to było dla was dzisiaj bardzo trudne, natomiast poradziłyście sobie świetnie. I zobaczycie za pół roku, zapamiętajcie moje słowa, to co wam dzisiaj mówię. Jak będziecie głęboko usatysfakcjonowane, jak ciężko te pół roku przepracujecie i zerkniemy sobie na te zdjęcia, jak wyglądacie dzisiaj, a jak to będzie wyglądało za 6 miesięcy. Ty nie masz szans, żeby trener z nami nie wyszedł. Jeżeli to da wam satysfakcję i sprawi jakąś radość, jeżeli tego chcecie, żeby to było uczciwie, zrobimy sobie takie wspólne zdjęcie. Natomiast jeżeli wolicie być same, bo na przykład... Nie, z trenerem wolimy. Z trenerem. A trener też będzie nago, przepraszam bardzo. Okej. Okay. Jest nago! Czyli dlatego oni robią tą sesję. Okej. A no tak. Dziewczyny się boją wzrok odwrócić. I wszyscy patrzą teraz w obiektyw. Uwaga. Fajne to zdjęcie jest. To super wyszło, naprawdę. To zdjęcie wyszło świetnie. No cóż, pan trener... Well... Podopieczne Krzysztofa Ferenca udowodniły dziś, że do wielkiej życiowej rewolucji podchodzą na poważnie. Jednak najtrudniejsze dopiero przed nimi. Czy poradzą sobie z wyzwaniem, jakim będzie pełna pokus codzienność? Cześć dziewczyny! Pracujecie? Tak. Paskudna pogoda, nie? No, taka szara bura. I ponura. Jak tam? Dobrze, a u ciebie? Ja, daj spokój. Co się stało? Smacznego i zapraszam ponownie. Wie pani co? Ja już na diecie jestem. Straszne, cały czas się czujesz, że jest głodnym. To motywujące było. Nie uwierzysz, siadę sobie z butelką wody. Brawo! No nie wiem, czy to takie brawo, ale jakoś nie jestem zadowolona. Zawsze sobie coś tam hapłam, nie? I co? I nagle nie ma. No ja nie wiem, ja nie przeżyję bez energetyków. Przeżyjesz. Chociaż nie, za pizzą też będę tęskniła. Za pizzą, za... Włoska, ona taka pyszna. Bardzo dobrze. Smaczno. Smaczno. Jakbyś mogła wziąć dwie. To co, dwie? Dwie, bo drugą będę nakładała. Aha, myślałam, że też chcesz spróbować. Ma pani dżem z czarnej porzeczki? Mi się przypomniało, że ja muszę ciasto. O, i widzi pani, i już jest kukusa. To pani wina. Tak, wiesz? I takie kawałki sera mi się pokazują. Zaczyna do mnie to docierać, że będzie mi ciężko, wiesz? No, zakraj jakaś. Ja twierdzę, że ja byłam zawsze silną kobietą. Ale teraz jednak myślę, że już nie. Że nie jestem aż taka silna. Ostatni wdech. To zapewne nie pomaga. No to już się zaczynają trudne czasy. Łatwo to już było. Boję się tego, że nie sprostam. Może się skuszę na coś. Jak się raz skusisz, pamiętaj, to się świat jeszcze nie zawali. Ważne, żeby iść do przodu, tak? Już. Ja mam wrażenie, że... Tu jest wszystko traktowane do tej pory bardzo zero-jedynkowo. I to nie jest fajne. Więc nie wiem, jak to będzie. Ważne, żeby utrzymać ten bilans kaloryczny w jakimś odstępie czasu. O Boże. Poczułam, że ja nie dam rady. Kochani, kochane, tak oto dotarliśmy do końca drugiego odcinka reality show Kanapowczynie.
No, było grubo. Oczywiście musi być tutaj naga sesja, sam nie wiem do końca. No, już powiedziałem, co miałem chyba do powiedzenia. No, finalnie zapewne z perspektywy czasu, jak pani na to spojrzą, to będzie fajnie, ale... I don't know. Jeżeli mój film i moja skromna obecność w nim wam przypadła do gustu, koniecznie zostawcie polubienie pod nim, udostępnijcie to wideo każdemu nikomu reptilianom i kosmitom, subskrybujcie mój kanał, tutaj macie moją reakcję na reality show The Traitors, zdrajcy też zachęcam, zapraszam. Stawiajcie mi kawy, czy tam co chcecie, wszystko jest w opisie, jak i w komentarzu przypiętym. Widzimy się w następnym filmie na moim kanale. Dzięki wielkie i pa pa! Pa, pa.